Nie wiem za bardzo, co mam mówić, ale stwierdziłam, że chyba takim najlepszym planem na początek będzie się po prostu przywitać. Więc ja mam na imię Natalia, jak pewnie łatwo można wywnioskować, patrząc na nazwę tego kanału. I to jest pierwszy filmik, jaki nagrywam i mam nadzieję, że nie będzie ostatnim. Na razie jeszcze się tak wdrażam w to wszystko, w takie mówienie do kamery, oswajam, bo nie ukrywam, jest to coś nowego, ale jestem pełna nadziei, że rozkręcę się i jestem też zdania, że warto próbować nowych rzeczy, a to było coś, co ostatnimi czasy chodziło mi po głowie i chciałam spróbować, więc po prostu zobaczymy, jak mi to będzie szło. Na razie wydaje mi się, że to jest wszystko, co mogłam tak najlepiej powiedzieć na takim samym wstępie. Wydaje mi się, że trzeba po prostu zobaczyć, jak to mi dalej będzie wychodzić. I tyle. No, początki są najtrudniejsze, wiadomo. I po prostu zobaczymy, czy ta próba, którą teraz podejmuję, będzie udana. Kolejny dzień i dzisiaj weszłam na maila, żeby zobaczyć, jak tam z moją paczką, którą zamówiłam w piątek. I informacja jest taka, że została ona już przekazana do doręczenia, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok i będę w stanie ją dzisiaj odebrać, bo jestem strasznie ciekawa tego, co zamówiłam. I robiłam to generalnie pierwszy raz. Więc jest 50 na 50% szans, że to będzie albo wielki niewypał, albo sukces. I przekonam się o tym. Mogę już powiedzieć, co zamówiłam, bo nie jest to wielka tajemnica, skoro i tak to planuję pokazać. Także są to książki na wagę. I sprawa z tym jest o tyle interesująca, że zamawiając taki kilogram książek, to są około tam 2 do 4 książek. Nie wiemy, co nam przyjdzie, nie wiemy, jaki to będzie gatunek, nie wiemy tym bardziej, jaki to będzie tytuł, więc taka trochę kinder niespodzianka i miks gatunków otrzymujemy w paczce. Z takich szczegółów, no to 1 kg ja znalazłam na składnicy księgarskiej, kosztuje 10 zł, no i właśnie to jest tam od 2 do 4 książek mniej więcej. I z tego, co też widziałam na stronie, to są jakby 2 różne takie aukcje, czy nie wiem, jak to nazwać, szczerze mówiąc. Pierwsza to jest właśnie książki literatura, czyli jakaś poezja, romans, nie wiem co jeszcze, kryminały i tak dalej. I są jeszcze, jest taka jakby druga kategoria, i to są jakieś książki podróżnicze, turystyczne i tak dalej, ale to mnie jakoś nie interesuje, więc na to nawet nie patrzyłam, ale to tak mówię w ramach ciekawostki, bo akurat to zauważyłam, więc przekonamy się dzisiaj, mam nadzieję, że dzisiaj, czy to była dobra inwestycja, czy po prostu straciłam pieniądze. Jest już dosyć późno, ale odebrałam już tą paczkę i no, na pierwszy rzut oka tych książek jest dosyć sporo i zastanawiałam się, jak to zrobić, ale chyba po prostu najpierw sama sobie je przejrzę i następnie pokażę, co tutaj się znajduje, jakie egzemplarze. Sobą tutaj tą wieżę, którą przed chwilą pokazywałam i też w ogóle zasłoniłam trochę okno, bo wydaje mi się, że to słońce trochę za bardzo już świeciło. I po prostu stwierdziłam, że będę po kolei brać z tej właśnie wieży, dopóki ona jeszcze stoi i po prostu będę pokazywać. I nie czytałam wszystkich opisów,
Tak pokrótce widziałam, że jest trochę kryminałów, trochę jakichś właśnie takich romansów, jakiejś literatury dla kobiet. Jest parę rzeczy, które mnie za bardzo nie interesują, ale nie mówię, że nie przeczytam, bo wydaje mi się, że to jest dobry plan, żeby jakby trochę zmienić swoje nastawienie do czytania, bo ja jestem osobą, która chyba najbardziej lubi kryminały. Ale też jestem zdania, że nie należy się zamykać tylko na jeden gatunek, więc poczytamy, zobaczymy. Więc pierwszą książką, jaką mam, są Królewskie Romanse Leslie Carroll. I no, ta książka jest dosyć gruba, ale to być może jest na plus, zobaczymy. Dalej mamy coś takiego i tutaj z tego, co widziałam, to jest zbiór po prostu jakichś autorów różnych i tutaj nawet jest tytuł Autorzy zebrani, nadzieja, coś takiego, zobaczymy. Dalej mamy Jesteś moją obsesją, Federico Mocia, nie mam pojęcia, jak to się czyta, ale nie zwracajmy na to uwagi. Dalej, Nie każdy Brazylijczyk tańczy sambę, Tony Kosowski. Pani mnie z kimś pomyliła, Ilona Łebkowska. Ciche dni, Abby Greaves. Tutaj jakaś książeczka o Elonie Musku. Dalej Bękarty z Pizzo Falcon. Maurizio De Giovanni. Dalej Alphaville, Witaj w mieście heroiny. Michaela Codella i Bruce'a Bennetta. Gorące lato. Autorek nie będę wymieniać, bo jest ich za dużo. Paulina Świst, prokurator. Śmierć z ogłoszenia, Grzegorz Kalinowski. Snowflake, Louise Nilon. Daleko, coraz bliżej, Alex Schulman. Ostatnia bitwa Templariusza, Arturo Perez Revetre. Przed upadkiem, Christopher Carlson. Mala M, Paulina Świst i Lilka Płonka. No i na sam koniec kolejna cegiełka, Eryk Lipiński i Pamiętniki. No, także przebrnęliśmy przez całą tą wieżę ogromną. Ogółem książek jest 18 i wydaje mi się, że to jest taka dobra liczba za tą cenę. I co mogę powiedzieć? No, na pewno nie wszystkie przypadną mi do gustu. Wydaje mi się, że wszystkie przeczytam, jak już chyba mówiłam. No więc podsumowując, wydaje mi się, że opłacało się wydać te pieniądze. Książki ogółem są, wydaje mi się, że niezłym stanie, ponieważ tylko niektóre z nich mają jakieś tam drobne uszczerbki, ale no to w czytaniu jakoś za bardzo nie przeszkadza. Także wydaje mi się, że to były dobrze zainwestowane pieniądze i ogółem fajny pomysł po prostu, bo tak jak mówię, to jest taka trochę Kinder niespodzianka i jeżeli lubicie takie rzeczy, to na pewno to będzie dla was. Wiem, że już jest czwartek, a ja dopiero teraz dogrywam to zakończenie, ale wydaje mi się, że ten filmik i tak już będzie wystarczająco długi, także nie pozostaje mi chyba nic innego, jak podziękować za oglądanie i mam nadzieję, że do następnego. Pa, pa.